Hello Piotrze. Dzień dobry. Dzisiaj Cześć. Razem z Piotrem zapraszamy Was na podróż klasykiem, ale tak fajnie poprowadzonym klasykiem z Gdyni na Hel. Piotr zna trasę doskonale, ja też już byłem tam kilka razy i postanowiliśmy, że po pierwsze złapiemy ostatnie jesienne liście, które spadają właśnie z drzew. Wykorzystamy piękną pogodę, która cały czas się utrzymuje i pokażemy Wam ciekawą trasę. Do zobaczenia na trasie. Pierwszy defekt na trasie, typowy kapeć. Piotr wyciąga sznurek i będziemy kołkować, sznurkować oponę. Wygląda na to, że mleko nas ubiegło i opona się uszczelniła, zanim zdążyliśmy ją zakołkować. To nas cieszy, więc kontynuujemy naszą jazdę na Hel. Dojeżdżamy do kolejnego klasyka na trasie. To jest przejazd na ulicy Puckiej, tak, dokładnie. Zresztą do Pucka jedziemy. Tak. Klasyk dlatego, że w 90% przypadków, jak tu przyjedziecie, będzie zamknięty. Proszę bardzo. Na dłuższą chwilę. Jest zamknięty. Najdłużej czekałem tu około pół godziny. Dlatego pokażemy Wam teraz objazd. Nigdy, przenigdy nie próbujcie przechodzić. 100-200 metrów obok jest stacja SKM Gdynia Helonia. Jeżeli chcielibyście na nią przyjechać, też możecie stąd zacząć swoją podróż, ale jeżeli jedziecie tędy przez Helonię przejściem podziemnym, spokojnie i bezpiecznie omijacie tę atrakcję. A Piotr tu coś wspomina, że mu zimno? Tak, chłodno. 0 stopni mieliśmy przed chwilą, teraz już 2. Słońce może ogrzeje powietrze do 7-8 stopni, ale jest to taka jesienna pogoda. No dobrze, to jedziemy w takim razie objechać zapory. Udajemy się nad morze, technicznie nad Zatokę Pucką, ale a to już prawie morze. Na nowej ścieżce rowerowej w stronę rezerwatu Beka są takie przystanki. Jest nawet pompka i są narzędzia. Ale ostatnio jak tu jechaliśmy z ustawką, z Kofi Vanogą, stwierdziliśmy,
taki stan narzędzi. Piotr właśnie robi foty. Za moment jedziemy na mój ulubiony OS szutrowy w drodze na Półwysep Helski. Gdybyście chcieli zobaczyć trochę więcej niż widać zza kierownicy i ujrzeć piękną panoramę tych podmokłych łąk, słonych łąk z widokiem na Zatokę Pucką, podejdźcie właśnie tutaj na wieżę widokową. To jest ten moment, kiedy w Żucewie zjeżdżamy nad samą zatokę. Chwilę pojedziemy wzdłuż linii brzegowej, a za chwilę Muzeum Łowców Fok, w odwrotności do tego, co czeka nas na Helu, czyli fokarium. Tam są żywe foki, a tu Muzeum Puławiaczy Fok. Jak to się nazywa? Muzeum Martwych Fok. Tak, Muzeum Martwych Fok. Powoli zbliżamy się do Władysławowa. Na takiej całodziennej trasie warto mieć ze sobą mały powerbank. Dużego nie chce mi się wozić, ale jakiś czas temu zapoznałem się, właśnie Piotr pożyczył ode mnie, z takim sprzętem. Kosztuje kilkadziesiąt złotych. I wystarcza spokojnie, żeby podładować Wahoo, telefon i jeszcze trochę prądu zostaje, więc idealny na taką jednodniową podróż. Szczególnie, żeby mieć telefon, żeby pokazać bilet w drodze powrotnej. Tak, szczególnie w takim przypadku. Albo żeby dokończyć nawigować, bo Wahoo wytrzymuje 200 kilkadziesiąt kilometrów. Dzisiaj planowałem 210, więc powinno wystarczyć. Ale jest zimno, więc warto mieć rezerwę. Tak jest. Jak jedziesz samochodem, to są takie drzewa, wyglądają, wiesz, jak w lecie, jak
palmy z daleka i na wielu jakichś tam symbolach półwyspu to pokazują, bo zdjęcia są też takie, można znaleźć w internecie. To z samochodu to zupełnie inaczej wygląda. Teraz to widzimy od drugiej strony. Oficjalnie wjeżdżamy na Półwysep Helski. Teraz chyba najmniej ciekawy odcinek. Co sądzisz, Piotrze? No, poza sezonem jeszcze da się tutaj jakoś przejechać, ale w sezonie jest tutaj bardzo nieprzyjemnie i niebezpiecznie, bo jest bardzo dużo rowerzystów, hulajnogistów, pieszych. Pamiętajcie, że najniebezpieczniejsze miejsce dla rowerzysty to ścieżka rowerowa. I teraz ta ścieżka będzie ciągnąć się przez 30 km. Na szczęście będzie odbijać trochę w szutry, trochę nad morze. Zatokę raczej. Ale my skoczymy nad morze, co? Tak, no i ścieżka też się bije nad morzem za Juratą. Bardzo przyjemny tam jest odcinek właśnie. Ale to jeszcze kawałek, jeszcze jakieś 15 km ponad. Nie mogliśmy się powstrzymać przed zdjęciem i wstawką z napisem chałupy. Welcome to. A w ogóle idea trasy jest taka, że jeżeli ktoś chce dołączyć w trakcie albo odłączyć się w trakcie, to może to zrobić, bo generalnie jedziemy przez większość czasu wzdłuż linii kolejowej pomiędzy Gdynią a Helem. Więc jest mnóstwo opcji, żeby tę trasę sobie dostosować pod swoje własne możliwości czy potrzeby. Trasa z Władysławowa w stronę Helu ma swoje momenty. Chyba największą atrakcją jest bliskość zatoki i morza z jednej i drugiej strony. Piotrze, a co najbardziej lubisz w tej trasie, jak jedziesz na Hel? Piwo na końcu. Ośrodek prezydencki przed nami. Raczej nie odwiedzimy. Jaśnie panującego nam prezydenta? Jest. Andrew. Zbaczamy. Zbaczamy, tak się mówi? No, tak. Zjeżdżamy na chwilę z trasy głównej, ponieważ Piotr ma do pokazania piękny, ponoć, zakątek na plaży, tak. Pięknie tutaj. Tak, nie da się ukryć. Spróbujemy pojechać kawałek po plaży, nie? A jak najbardziej. Jak najbardziej, szczególnie, że pogoda tak siadła. Jest pięknie, więc szkoda nie skorzystać. Chcemy zobaczyć, jak gravele radzą sobie z grząskim piaskiem. A może jest dzisiaj bardzo spokojne. Właśnie o tym rozmawialiśmy wcześniej, że można wsiąść do pociągu, jak nie chce się jechać, albo nie można, tak jak w przypadku Piotra. Pilna sprawa, musi wracać do Trójmiasta, hop, pociąg i jedzie, a ja jeszcze chwilę pokręcę się po Helu. No to jeszcze szybka rundka po Helu i łapię następny pociąg do Trójmiasta, bo jak się okazuje, też muszę być wieczorem
na miejscu. Ciekawych rzeczy, Półwysep Helski upstrzony jest różnego rodzaju artefaktami II wojny światowej. Głównie są to bunkry i umocnienia, więc jeśli ktoś z Was jest zainteresowany tym tematem, będzie czuł się tutaj jak w raju. Koniec naszej dzisiejszej podróży to początek Polski, czyli najbardziej wysunięta część Półwyspu Helskiego. Stąd właśnie żegnam się z Wami. Dzięki za obejrzenie dzisiejszej relacji i do zobaczenia niedługo.